Ja tu zanim zacząłem rozmawiać z tobą, rozmawiałem z twoim promotorem Andrzejem Wasilewskim i... Który za nami się wygłupia, pokazuje taki... No dobra, to jest... nie mogę obrócić kamery, ale dotknąłem takiej sprawy, która, powiem szczerze, troszeczkę mnie, może nie wstrząsnęła, ale zdenerwowała. Chodzi mi o... Andrzej, jak tam jest? Wszystko w porządku z tyłu? Chodzi mi o ten fakt przeczekania ciebie. Ja widziałem pięściarzy, którzy spalają się po 15 minutach czekania, po zmianach. No ty czekałeś w sumie... ponad godzinę, prawie 2 godziny, a w rękawicach byłeś 2 godziny? 2 godziny. Czyli 2 godziny byłeś w rękawicach, Andrzej Wasilewski podchodził do ciebie, mówił: Artur, na luzie, to część tej nauki, którą masz, pamiętasz, co masz zrobić, ale czy jak wszedłeś do rynku, to czułeś, że to nie był ten sam szpila, który mógłby wyjść 1,5 godziny wcześniej? Szczerze? Szczerze tak, troszkę nie czułem się, troszkę, ale nie byłem jakiś spięty czy coś, tylko nie czułem tego na początku, jak się rozgrzewałem, czyli nastawiałem się, cała moja głowa była skierowana na to, że wychodzę po Beterbie, wiesz, wszyscy byli przekonani, że wygra przed czasem i to fajnie, bo bym weszedł na otwartą telewizję i wszystko już czekałem przecież tam w tej szatni. To byłem tak fajnie, o ale kurczę, naładowany, szybki ten, a teraz już ze mną schodziło, bo 2 razy wychodziłem do ringu. Później mi przyszli i powiedzieli, że wychodzę od razu po larze. No to znowu rozgrzewka, znowu rozgrzany. W szachę grałeś? W szachę grałem przed, ale jak już miałem rękawice, 2 godziny siedziałem, już się w rękawicach rozgrzewałem, bo nie pozwolili ściągnąć, ponieważ... Nie wiem. Były oznaczone przez komisję. Oznaczone i nie można było, wiesz, 2 godziny w rękawicach siedzę i cały czas... Zdarzyło ci się kiedyś wcześniej? Nie, ale to nie o to chodzi. Najbardziej było, zdenerwowałem się tym, że jedni mówią tak, drudzy tak, trener też zdenerwowany, bo to troszkę rozprasza, prawda? Mam nadzieję, że takie rzeczy się już nie zdarzą. Trener i Andrzej Wasilewski i Leon powiedział, że się tym zajmą. Tylko wiecie, to jest trochę tak niepokładane. Możemy się śmiać lub nie. Sam Przemek, wiesz, bo jeździsz praktycznie na każdą galę, że w Polsce to jednak troszkę inaczej wygląda, tam nie ma czegoś takiego, jest, można narzekać na brak zawodników, ale jednak organizacja jest fajnie, tutaj robią jak leci, widziałeś, skończyłem walczyć, już ring składali, to jest po prostu, kurczę, jakiś fenomen. Teraz sportowa część walki z Quezadą. To znaczy? To znaczy, jak oceniasz samego siebie, bo jak oceniasz Quezadę, to ja ci za chwilę powiem, jak Quezada ocenił ciebie. Ja powiem tak, ja zrobiłem to, co miałem zrobić, czyli tak, połączyłem troszeczkę boksu, z którego mi zostało, z trenerem Łapinem, czyli siedziałem troszeczkę na nodze i połączyłem trochę boksu, którego próbowałem się uczyć z Ronim, czyli więcej ciosów, to chyba było widać, chyba nigdy nie zadawałem kombinacji, przynajmniej próbowałem, więcej prawą ręką, to w ogóle nie biłem tak, bo widziałem. Aczkolwiek brakowało mi tego wykończenia. Mogłem to zrobić, ale czekałem cały czas już w trzeciej rundzie. Mówię, dobra, już go mam, zaraz mu trafię lewy sierpowy, bo cały czas opuszcza przy prawym i chciałem zmylić prawym. I te dziury widziałeś? Tak, tak, no ale już nie wyszedł i już później przyszedł do mnie i powiedział, że już nie mógł, że cały czas dostawał w to czoła. To ja, mnie ręka bolała. Ja mówię, o kurde, co, nic mu się nie dzieje. Widziałem po oczach, że ten, ale mówię, spokojnie, to jest tylko, chciałem też troszkę kibicom, właśnie, dobrze, że akurat rozmawiamy. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim kibicom, którzy pomimo tego, że był mecz siatkówki, przyszli, dopingowali mnie i dziękuję wam strasznie i na pewno z walki na walkę będzie coraz lepiej. No właśnie, zarówno Quezada, jak i Ronnie Shields powiedzieli, że walka tak naprawdę skończyła się po jakichś 50 sekundach, kiedy Quezada stwierdził, że za każdym razem, jak będzie chciał zadać tobie cios, tak powiedział mi Ronnie Shields, to wiedział, że dostanie 2 razy więcej ciosu z powrotem. Czyli po prostu kwestia szybkości uderzeń. No to było coś, z czego on sobie zdawał od początku sprawę. Jak to było widać w ringu. Ty widziałeś to z twojej strony? Tak, ja przede wszystkim czekałem na prawy sierpowy, on to widział też i wiedział, że nie zdarza, i czekałem na lewy sierpowy. Lewym biłem tak po prostu, nawet nie wkręcałem, tylko pyk, pyk, a prawym starałem się mocniej zadawać. I mówię, czekałem, aż on wypadnie, ale on cały czas gdzieś tam cofnięty. Słuchajcie, ja liczę tak, to jest cały czas nauka. Ja mówię, dochodzi do tego... To, że to jest kolejny mój przeciwnik, kolejna gdzieś tam wyjście do ringu, kolejna praca, gdzieś tak mówię, przecież to wszystko trzeba się nastawić i ustawić. Mówię, to jest kolejne tylko 2 miesiące z trenerem nowym, także mi się wydaje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Przede wszystkim mam świetny kontakt z trenerem Roniuszycem, że go mogą powiedzieć wszyscy obecni, jak widzą. Jest fajna praca, jest wszystko i idzie wszystko w dobrym kierunku. Najważniejsze teraz, znowu ciężko trenować, ja przychodzę i mam nadzieję, to nie wiem, czy już oficjalnie można powiedzieć, czy nie. Tak. W tym momencie Artur Szpilka spojrzał się na Andrzeja Wasilewskiego, stojącego moje prawie ręce. Mam nadzieję, poza kadrem. Idzie wszystko w tym kierunku, że być może wystąpię razem z moim przyjacielem na gali z Główką, czego sobie bardzo życzę i czego bardzo bym chciał, i mam nadzieję, że przyjdzie dużo kibiców i nam będzie dopingować. Zostajesz w Houston, nie przenosisz się na półobóz, krótki odpoczynek, bo jak sam twierdzisz, to energii masz na
tyle, żeby trenować bez przerwy, zostajesz czysto. Trening mi nie pozwoli już teraz przyjść do gymu, bo ostatnio po walce przyszły mi dwa razy dziennie trenowałem, bo takie mam naprawdę takie od razu po walce. W sobotę już byłem, w poniedziałek trener mówi, co ty robisz, ty masz odpocząć, a to nie chodzi o to, jaka walka była, tylko chodzi o przygotowania. A ja mówię, trenerze, nie, niech mi to, a teraz mi już nie pozwoli, kazał mi tydzień odpocząć, pojadę sobie na plażę, może do Cancun pojedziemy z Kamą, no i zobaczymy. Na razie ja mówię, też nie chciałbym tydzień, pogadam, że 4 dni wracam na salę i zapierniczam. Mam wspaniałą, fajną, wiecie co jest najfajniejsze? Że teraz mogę czerpać wiedzę i tutaj w gymie, u siebie w gymie miałem mnóstwo przyjaciół, mnóstwo, no 4. Paweł Kołodziej, Grzesiu Proksa, Główka i Andrzej Wawrzyk, to są moi przyjaciele. Ale w nich nie miałem żadnego autorytetu bokserskiego. Może gdzieś tam chwilowo z Grzesiem jak zaczynaliśmy, ale nie miałem tak, żeby na kogoś popatrzeć. Krzysiek Włodarczyk, co prawda był mistrzem świata, ale nigdy nie był moim autorytetem. A tutaj mam wspaniałych zawodników jak Lara, jak przede wszystkim Rodriguez, którego uwielbiam. I bracia Charlo, którzy naprawdę prezentują niesamowity poziom i gdzieś się patrzy i gdzieś chce się, o kurczę, można tak. I to jest naprawdę fajne, że można podpatrzeć kolegę z sali i zobaczyć, że on niczym się ode mnie nie różni. Tak samo trenuje i tylko można się uczyć i cieszyć. I to jest naprawdę mega, mega mobilizujące. Na przykład Rodriguez jest niesamowitym zawodnikiem i jestem przekonany, że będzie mistrzem świata w wadze półciężkiej. Artur Szpilka, komentator sportowy, który już wie, kto będzie mistrzem świata, zadowolony z siebie. 19 zwycięstwo, czekamy na 20 na tej właśnie walce wspólnie z twoim przyjacielem, z Główką. Nie zdradzamy jeszcze gdzie, ale powiedzmy tak, za jakieś 2 miesiące. Tak, ja mam nadzieję. Ja przede wszystkim życzę Główce, jeszcze Główeczka, wiem, że tego słuchasz, bo zawsze oglądasz, ja tak samo życzę mu jak najlepiej i mówię, najważniejsi kibice będziecie wy w tej walce, przede wszystkim o niego, bo to on będzie walczył o mistrzostwo świata i docencie to, co mamy, bo uważam, że Główka jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodników naszej wady. Jest spokojny, nie pokazuje swoich emocji, przez to jest mniej oglądany, ale to jest chłopak, który nigdy nie pęka i który wychodzi zrobić swoje. Jestem przekonany, że Huk się naprawdę zdziwi i będzie niesamowita walka. Wiadomo, Huk jest silny wszystko, ale Główka też jest bardzo silny i jest to ambitny chłopak. Nie mogę się doczekać i liczę, że pokażemy polską siłę. Dziękuję bardzo, Artur. Miłego wieczoru, miłego odpoczynku w Teksasie czy gdziekolwiek się wybierzesz. Gratulacje za 19 zwycięstwo. Czekam na 20. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców.